Dziś odbywa się konkurs zręczności kierowców. Jest to impreza skierowana typowo dla kierowców amatorów, po to, żeby przyjechali tutaj i doskonalili swoje umiejętności jazdy. Niemniej jednak przyjeżdżają również ci kierowcy bardziej zaawansowani, po to, żeby poćwiczyć przed kolejnymi zawodami i cały czas doskonalić swoją technikę jazdy. Właśnie, co muszą dzisiaj zrobić kierowcy? Jakie zadania są przed nimi postawione? Jest ułożona trasa tutaj na tym odcinku, wytyczona pachołkami tudzież beczkami. Jest narysowany rysunek poglądowy tej trasy i kierowcy muszą przejechać zgodnie z tym rysunkiem, pokonać tą trasę w jak najkrótszym czasie. O co walczą kierowcy? Zawsze fundujemy jakieś drobne upominki oraz dyplomy dla drugich i trzecich miejsc. Dla zwycięzców są drobne upominki, a walczą niejako o zwycięstwo w całym cyklu, gdzie będą ufundowane puchary za cykl, tak jak w tej chwili się odbywa jesień-zima 2013. Jakie są kryteria oceniania? Najlepszy czas. Najlepszy czas i bezbłędnie pokonana trasa to są jedyne kryteria, które służą do oceny i do wywalczenia zdobycia pierwszego miejsca. I kogo skupia dzisiaj ta impreza? Kto się tutaj pojawia? Czy to są tylko lokalni kierowcy, czy ktoś wie? Gro to są lokalni kierowcy, niemniej jednak przyjeżdżają ludzie z Piotrkowa, tak jak na dzień dzisiejszy wiem, i ze Skierniewic, po to właśnie, żeby sobie pojeździć, poćwiczyć. Jutro jest na przykład impreza w Piotrkowie, gdzie pojadą znowu nasi kierowcy, po to, żeby również sobie tam poćwiczyć. Taka wymiana jest, ale gro ludzi to jest jednak okolice Tomaszowa i Tomaszów. Jak pan ocenia przebieg dzisiejszego dnia? No, myślę, że fajnie, trasa jest bardzo ciekawie ułożona. Ostatnio była troszeczkę za szybka, teraz jest spowolniona, zawiera więcej elementów technicznych, a właśnie o to się rozchodzi, żeby te elementy techniczne wymuszały na uczestnikach naukę właśnie techniki jazdy. Czy na tej trasie czekają na kierowców jakieś pułapki? Nie, myślę, że nie. Jedyną pułapką to może być nadmierna prędkość i bariery, które odgradzają tutaj jedną część drogi od drugiej, ale jak do tej pory nikt się nie zetknął i myślę, że nie będzie takiego przypadku. Tak, trasa jest wymyślona, skonstruowana, żeby to odbywało się jak najbardziej bezpiecznie dla uczestników. Jak poszło? No, dosyć dobrze. Wydaje mi się, że jak na pierwszy przejazd, można powiedzieć, że okej. Jak oceniasz dzisiejszą trasę? Czy czyhają jakieś pułapki na kierowców? No tak, tam niby tego nie widać, ale asfalt jest dosyć śliski. Jest zmiana też terenu trochę. Z jednej strony się wpada, jest niżej. I co powoduje później troszeczkę, jeśli ktoś za szybko wjedzie, może, że tak powiem, wykręcić bąka. A jak poszła poprzednia runda, pierwsza? Ja w poprzedniej nie startowałem akurat, bo byliśmy na innych zawodach i akurat nie miałem okazji wystartować. Jak długo startujesz już w takich zawodach? No jeżdżę dosyć długo. Można powiedzieć, że od 2000 chyba pierwszego moje pierwsze starty były z seryjnym samochodem. A od 2003, już tak można powiedzieć, że no tak sukcesywnie startuję, startowałem w zawodach. Po całej Polsce jeździłem. I skąd w tobie taka pasja do motoryzacji? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Zacząłem jeździć, odkąd zrobiłem prawo jazdy, zacząłem jeździć samochodem. Przyjechałem raz kiedyś na imprezę właśnie zorganizowaną przez Automobil Klub Tomaszowski i no tak jakoś złapałem bakcyla i no jeszcze dodatkowo zaczęło mi to dobrze wychodzić, nieźle nawet i tak się zaczęło. No. I co jest w tym sporcie takiego, że nadal cię to trzyma? No chyba adrenalina i chęć sprawdzenia się też z innymi zawodnikami. Tu tak ogólnie wszyscy mówią, że to jest zabawa, ale jednak gdy się stoper włącza, no to już kończy się zabawa i się już jedzie, można powiedzieć, o życie, tak? Thank you.
Jakie są Pana wrażenia z tej imprezy, która się dzisiaj tutaj odbywa? No bardzo fajne, to już jest drugi raz na terenie gminy Lubochnia. Poprzednim razem obiecałem, że pójdę do wójta, by dał zezwolenie na stałe. Wójt obiecał, że nie ma żadnych przeciwwskazań, takie zezwolenie da. Natomiast no, wrażenia niesamowite, dużo emocji. Ja tylko przypomnę, że 2 tygodnie temu jechałem jako pasażer, pilot. Jak Pan to wspomina? No bardzo dobrze, dużo emocji, podniesiona adrenalina. Mówiłem wcześniej, że lubię bardzo szybką jazdę, natomiast no może nie z takim poziomem ryzyka, może nie dlatego z takim poziomem ryzyka, gdyż takich umiejętności nie mam. Natomiast jestem pełen podziwu dla wieku tych kierowców i ich umiejętności, bo z reguły umiejętności pojawiają się raz z wiekiem, czyli z doświadczeniem, natomiast tutaj kilkunastoletni kierowcy są wspaniałymi kierowcami. Jak poszła ta trasa? Jak się jechało? Wbrew oczekiwaniom w miarę dobrze. Mogło być gorzej. Czy jakieś wyjątkowe trudności czyhały na Was, czy sobie poradziliście świetnie ze wszystkim? Ogólnie trasa śliska jest, dlatego są problemy w niektórych miejscach, ale ogólnie nieźle. Jak długo już jeździcie w takich zawodach? No parę lat, tak amatorsko powiedzmy. I skąd się wzięła ta pasja? No nie wiem, od samochodów pewnie, z zamiłowania. Czyli na które miejsce możemy liczyć? No chyba jak i teraz, na pierwsze. Jak poszła pierwsza runda? W pierwszej rundzie mieliśmy 5. miejsce. Ogólnie trasa była szybsza i bardziej sucho było. Dzisiaj jest tak wilgotno i są problemy. Na której się jeździło lepiej? Dzisiaj czy 2 tygodnie temu? No jeszcze nie mam odniesienia, bo nie przejechałem parę razy, nie? Po pierwszym razie to wydaje mi się, że tamta jest lepsza trasa. Chłopcy, jak Wam się podoba? Bardzo fajnie jest. Mi się bardzo podoba. Bardzo lubię takie samochody, jak jeżdżą. A co Ci się najbardziej podoba w tym sporcie? No szybkość, no wchodzenie w te zakręty, no nie wiem jak to określić, drifty. Czy myślicie może, żeby kiedyś samemu wystartować w takich zawodach? Ja bardzo chętnie. Nie zastanawiałem się. A skąd w Tobie taka pasja do samochodów, do takich zawodów, do motoryzacji? Nie wiem, jak na to tak patrzę, oglądam, to mi się tak bardzo, no, przychodzi mi to, nie wiem skąd. Samo z siebie, prawda? Czy często pojawiacie się na takich zawodach jako widzowie? No, jak tylko jest okazja, to jak najbardziej, nie? Jak tylko czas na to pozwala, to bardzo często, nie? I co jest w tym sporcie takiego, że tak chętnie Pan przychodzi na takie zawody i jako widz tutaj się pojawia? Co jest takiego fajnego? No to, że sobie wsiądę, pojadę, pojeżdżę, zobacz, no myślę, że no kurczę, no tak oderwać się od rzeczywistości, nie? O tak od codziennej pracy, od tego, po prostu, no tak, oderwiemy się od rzeczywistości, tak powiem, nie? Czy próbował Pan kiedyś startować w takich zawodach? Cały czas, jeżdżę od 3 lat, 4-5. I jak Panu idzie? No średnio, no cały czas się uczymy, prawda? No myślę, że no z biegiem czasu coś może kiedyś, no jakby więcej czasu było na to, czas by na to pozwalał, no to było więcej można jeździć, nie? No ale wiadomo, no czas, praca, rodzina, no też nie ma za bardzo na to czasu, ale jak jest tylko chwila, to zawsze jedziemy i pojeździć sobie mówię, odstresować się, że tak powiem. Jak Wam poszło? Super, wspaniale. Tak? Tak. Jak oceniacie dzisiejszą trasę? To był Wasz drugi przejazd, tak? Tak, nasz drugi przejazd oceniamy na bardzo dobry plus. Aha. I czy startowaliście 2 tygodnie temu w pierwszej rundzie? Oczywiście, tak. Jak wtedy poszło? Pierwsze miejsce. Która trasa jest według Was lepsza, bądź jakaś ciekawsza? Obydwie są interesujące, ta jest trochę bardziej taka, można powiedzieć, szybsza. Więc i tamta była fajna, ta jest trochę bardziej ciasna, ale obydwie są fajne. Czy na tej trasie dzisiejszej czyhały na Was jakieś pułapki, jakieś wyjątkowe trudności? Nie, było naprawdę w porządku, wszystko przemyślane. Aha. I skąd Was taka pasja do motoryzacji? To już od dawna przez tatę przekazano. No i ogółem, no cały czas rajdy, cały czas jedna pasja, no.
Jak długo już to trwa? 5 lat. Jak się czujecie tuż przed startem? Wspaniale. Jak długo już jeździcie w takich zawodach? To jest moja 5. KZ-ka. No i jak ci się podoba ten sport? No wiecznie byłem tym zafascynowany i zawsze jeździłem, a to skuterem, a to samochodem, więc... Skąd w tobie ta pasja do motoryzacji? Po prostu mnie to interesuje. Wiem, że jeszcze nie jechaliście, tak? Ale jechaliście już. I jak wam poszło? Bardzo dobrze. Czas wykręciliśmy w miarę dobry jak na naszą klasę i jak na seryjny silnik. Jak oceniacie trasę? Jest trudna? Czyhają na was jakieś pułapki? Jest trudna, jest bardzo ślisko i są strasznie ciasne nawrotki. Czy możemy liczyć, że zobaczymy was na podium? Mam taką nadzieję. Poszła dzisiejsza trasa? No myślę, że przyzwoicie, z drobnymi błędami co prawda, ale bardzo fajnie ustawiona trasa, także fajna zabawa przede wszystkim. Jakie to były błędy i jakie pułapki czyhają na kierowcę? Jakie błędy? Przede wszystkim za późno wcięliśmy jeden trochę uczek i uderzyliśmy w oponę. Także myślę, że taki błąd popełniliśmy, a poza tym to przyzwoicie. Jak poszła runda 2 tygodnie temu, ta pierwsza? Tragedia, limit był, także przelecieliśmy na koniec praktycznie. A na której trasie jeździło się lepiej? Dzisiaj czy na tej, która była 2 tygodnie temu? Myślę, że dzisiaj, zdecydowanie dzisiaj. Dlaczego? Nie wiem, może dlatego, że trochę lepiej dobraliśmy opony do samochodu. Który to jest, znaczy jak długo już startujecie w takich zawodach? Jak długo? Pierwsze zawody takie amatorskie ja zacząłem w 2001 roku, później była trochę przerwy i tak z różnymi przerwami. A pani? Ja dopiero od roku, ale to tak od czasu do czasu. I skąd w pani taka pasja do tej motoryzacji? Może po tacie trochę po chłopaku. A jak to się u pana zaczęło? U mnie? Zawsze zajmowaliśmy się jakoś samochodami, trochę mechanika, trochę takie sprawy i przede wszystkim zainteresowanie motoryzacja. I w taki sposób. Jak podobają wam się dzisiejsze zawody? W tym tygodniu zawody wypadły no, dużo lepiej jak w poprzednim, ale trochę pogoda nie dopisuje, więc no jeżdżą jak jeżdżą. No. A czemu w tym tygodniu jest lepiej niż w poprzednim? No może pogoda jest inna też, nie wiem. Interesujecie się od dawna motoryzacją i takimi właśnie imprezami jak dzisiaj? No już od dawna bardziej. I co jest w tym sporcie takiego, że przychodzicie i oglądacie? No dużo fajnych popisów. No. Myśleliście kiedyś, żeby startować na trasie? Nie oglądać, tylko właśnie startować, żeby się tym zająć? W przyszłości na pewno tak. Przejazd? Pierwszy. Pierwszy. Jak poszło? Kiepsko.
Dlaczego kiepsko? Rzekłbym. A przedwczoraj prawo jazdy dopiero odebrałem. Jak wygląda trasa? Czy czyhają jakieś specjalne trudności, jakieś pułapki na kierowców? Nie. Nie jest to trasa jakaś przełajowa, żeby były pułapki. Wszystko jest proste, tylko to znaczy ja szczerze mówiąc nie znałem tej trasy, no. A jak... próbował mi pomóc, ale nam nie zgraliśmy się, że tak powiem. Jak długo już jeździcie? No, od pół godziny. A pan? Ja jeżdżę już od kilku lat, ale jako kierowca, jako pilot pierwszy raz. I jak panu poszło jako pilotowi dzisiaj? Bardzo słabo. Uczę się dopiero tego zawodu pilota. Skąd w panach taka pasja do motoryzacji? Ja zaraziłem się jakoś tak od kogoś tą pasją, zacząłem jeździć, zapałem bakcyla i już. A jak to się u pana zaczyna? To znaczy, ta moja pasja? Tak. Nie wiem, chyba to wysłałem z mlekiem matki. Jak poszedł przejazd? Znaczy chciałem, nie ukrywam, pojechać najszybciej, tylko potrafię, bo jedna konkurencja depcze po piętach. No i nie ukryłem się, nie ostrzegłem się błędu na tym przejeździe, chociaż było szybko, ale no ten błąd jednak spowodował to, że ten przejazd nie był najszybszy. Czy brał pan udział w poprzedniej rundzie 2 tygodnie temu? Tak, tak, brałem, aczkolwiek miałem defekt samochodu, ale wystarczyło to na to tyle, żeby móc wziąć udział i jakieś tam miejsce w pierwszej trójce zająć. A które to było miejsce? Trzecie miejsce. A na które miejsce pan liczy dzisiaj? Znaczy liczyłem na wygraną, ale no myślę, że po tym błędzie może być ciężko. A czy na trasie czekają jakieś szykany czy pułapki? No jest zmienna nawierzchnia, raz jest przyczepnie, raz jest ślisko i, no i taki błąd teraz spowodował to, że tył mi trochę zarzuciło i no nie wyhamowałem do pewnego miejsca na trasie. A od kiedy motoryzacja jest pana pasją? To już będzie z 20 lat, od 20 lat jeszcze. Panowie, jak się wam podoba impreza? Bardzo fajno. Bardzo fajnie. Czy jesteście pierwszy raz na tego typu imprezie, czy jeździcie po wydarzeniach? No, jeździmy nieraz w Tomaszowie, byśmy. A tutaj ogółem 13 lat mieszkam. Fajnie, że takie imprezy są organizowane. W przyszłości pomyślę, żeby też w takich zawodach startować. Czyli chciałby pan też startować, nie tylko jako widz? Sprawy, tak, tak. Pasynują panów auta i motoryzacja? Tak, jasne, że tak. Tak. Te szybkie auta przede wszystkim. Jak to na przykład. Co panu się najbardziej podoba w oglądaniu takich zawodów? Nie wiem. Szybkość, adrenalina. O właśnie. W takim razie dziękujemy. Spalonej gumy. Jak poszedł ostatni przejazd? No ostatni przejazd poszedł chyba najlepiej ze wszystkich, które do tej pory przejechałem. No niestety na końcu jeden trafiony pachołek, więc wiadomo, dodatkowe sekundy. Ale ogólnie było fajnie, trasa fajna, techniczna. No właśnie, jak pan ocenia trasę? Czy czyhają na kierowców jakieś pułapki, jakieś trudności? No jak to każda trasa wymaga jakiegoś tam doświadczenia i no i trzeba uważać na każdej nawrotce. No jednak jest to trasa dosyć mocno techniczna i trzeba się tam mocno skupić na tym, jak to przejechać. Czy startował pan 2 tygodnie temu w rundzie pierwszej? Tak, startowałem. Jak poszło? No zdecydowanie lepiej na pewno niż dzisiaj. Która trasa była trudniejsza albo ciekawsza? No zdecydowanie ta trasa jest i ciekawsza i trudniejsza technicznie, ta obecna. Jak długo pan zajmuje się już tym sportem? Ojej, ciężko mi powiedzieć, nie pamiętam. No już troszeczkę, ale w sumie to już chyba od dzieciaka. Aha. I skąd taka pasja? Jak to się zaczęło? No, tata wciągnął za młodu. I tak się to ciągnie, tak, z małymi przerwami. Ale zabawa jest fajna i polecam wszystkim. Co takiego daje panu sport właśnie motoryzacyjny taki, że pan nadal w tym jest, zajmuje się? Satysfakcję, dobrze spędzony wolny czas, adrenalinę, rywalizację, no i mnóstwo znajomych, których tutaj poznajemy poprzez takie zawody. Jak poszła dzisiejsza runda? To się dopiero zaczyna, dopiero był pierwszy przejazd, dopiero żeśmy przejechali jeden odcinek praktycznie po takiej naszej bardzo długiej przerwie, bo nie jeździliśmy ponad pół roku, ja miałem kontuzję, dopiero dzisiaj pierwszy raz żeśmy weszli do autka. I jak poszło? Jak na taki okres czasu? No to dobrze. Chociaż tam jeden mały błąd był, ale to jest do poprawienia wszystko. A jak pan ocenia trasę dzisiejszą? Jest trudna? Jakieś pułapki czyhają na kierowców? Bardzo fajna trasa, trudna też jest z tego względu, że jest bardzo ślisko w niektórych miejscach, jest piach.
jest mokro, także więc warunki asfaltowe się bardzo szybko zmieniają. Raz jest sucho, raz jest przyczepnie, a raz można polecieć sobie bokiem, także jest ślisko. Czy brał pan udział w poprzedniej rundzie 2 tygodnie temu? Nie brałem, już mówiłem z tego względu, że żeśmy nie jeździli pół roku, także nie brałem dzisiaj, jest to pierwszy przejazd praktycznie od ponad pół roku. Jakie to uczucie jechać po raz pierwszy od pół roku, ponownie zasiąść za kierownicą takiego autka? Bardzo ciągło. Z 2 tygodnie temu byłem jako widz, także jeszcze bardzo ciągło. Także. Skąd w panu ta pasja do motoryzacji, do samochodów? Chyba od dziecka. To już się zaczęło od dziecka, zawsze samochody. Chyba każdy tak ma jakąś pasję, to się zaczyna bardzo wcześnie, prawda? Powiedz mi, jak tam wrażenia po twoim pierwszym przejeździe? Tak, to był mój pierwszy przejazd na rajdzie tego typu i bardzo mi się podobało, bardzo. Polecam wszystkim ten sport. Bardzo dziękuję panu, że zgodził się mnie przewieźć. I zachęcam też, żeby sponsorować młodych kierowców, nie tylko młodych, bo warto. Każdy, kto się przejedzie takim samochodem, zrozumie, o co mi chodzi. Powiedz mi, kiedy następnym razem będziemy mogli zobaczyć na fotelu pasażera, pilota? Mam nadzieję, że jak najszybciej, ale to nie ode mnie zależy. Muszę najpierw znaleźć jakiegoś kierowcę. Jak oceniasz trasę i poziom trudności trasy? To pytanie akurat nie do mnie, tylko do kierowcy. Ja nawet jako pilot się nie bardzo sprawdziłam, raczej jako ktoś, kto trzyma kciuki. Mi się bardzo podobało. No, mieliśmy tam, pan szybko wybrnął z jakiegoś kłopotu. Mieliśmy tam, prawie uderzyliśmy w jakąś oponę, ale ponieważ pan ma doświadczenie, poradził sobie z tym bardzo szybko, więc jak człowiek się zna, to myślę, że może przejechać taką trasę bez większego problemu chyba. Według ciebie rola pilota jest ciężką rolą? Tak. Jak spojrzałam na plan trasy, to spytałam się najpierw, czy ja będę musiała kierować. To jest ciężka praca. Duży poziom adrenaliny? Tak. Tak, w miarę duży. Chociaż wydaje mi się, że im trudniejszy wyścig, znaczy im trudniejszy rajd, trudniejsza trasa, to wiadomo, że adrenalina również rośnie. Więc mam nadzieję, że następnym razem wejdę gdzieś poziom wyżej. Jak z roli pilota się wypełniła pani nowa pilotka? Bardzo dobrze. Początki są bardzo dobrze. Zapowiada się w przyszłości dobry pilot. Rozumiemy, że tą parę jeszcze będziemy mogli zobaczyć w tym rajdzie. Oczywiście, że tak. Życzę powodzenia w przyczepności szerokości. Dziękuję bardzo.
zajął pan pierwsze miejsce w pierwszej klasie amatorów. Co było najtrudniejsze dzisiaj na trasie? No, najtrudniejsze były wszystkie nawrotki. Ogólnie trasa dzisiaj nie była szybka, natomiast była bardziej techniczna. Dużym problemem było nasze niesprawne auto, nie mieliśmy odpowiednich hamulców, jakie być powinny. No ale trzeba było przejechać, trzeba było sobie poradzić. Startował pan w poprzedniej rundzie pierwszej 2 tygodnie temu? Tak, startowałem. I jak pan ocenia tamtą trasę i która była trudniejsza, bądź która była ciekawsza? Ciekawsza była na pewno dzisiejsza trasa. 2 tygodnie temu była trasa też fajna, natomiast była szybsza. No, dzisiaj była trasa wolniejsza, natomiast bardziej techniczna. Jak długo pan już się zajmuje tym sportem? 3. mój wyjazd. Skąd taka pasja? To jest chyba już rodzinne. Bracia też się tym zajmuje, też jeździ, też się bawi i nas to wciągnął po prostu. I co daje panu ten sport? Luzuje mnie. Czuję się taki wyluzowany. Jak przyjeżdżam, to po prostu czuję się taki, pobawiłem się. To mnie najbardziej rajcuje. Ma pan jakieś plany na przyszłość związane z tym sportem, z samochodami? Mam, ale tylko amatorskie plany. Żadnych jakichś tam specjalnych. Zbyt drogi sport też. Korzyści płyną z tej imprezy dla gminy i powiatu? Ja myślę, że powoli gmina Lubochnia będzie, że tak powiem, wypromowywała się. Ja bym chciał, żeby te tutaj takie treningi, rajdy były na stałe. Śmieję się dzisiaj, że dziś powinni nazwać ten trening, czy tą próbę szybkości rajdem niepodległości w związku z jutrzejszym dniem. No myślę, że będzie Lubochnia ściągać mieszkańców całego powiatu, chociaż raz w miesiącu. O ile wójt się zgodzi, o ile Automobil Klub Tomaszów Mazowiecki będzie miał chęć i wolę taką trenowania tutaj. Cóż wspanialszego niż cały powiat zjeżdża do Lubochni. A co pan sądzi o tym sporcie, na który dzisiaj patrzymy? Jak każdy sport, jak każde hobby, trzeba mieć zamiłowanie. Domyślam się, że akurat ten rodzaj sportu nie jest tani, bo po pierwsze trzeba mieć samochód, po drugie go przystosować, po trzecie, no co by nie mówić, samochody nie jeżdżą na powietrze, a na benzynę, więc trzeba mieć też na pieniążki na benzynę, więc pewnie nie jest to sport dla wszystkich. Jeszcze raz powtórzę, zakup takiego samochodu, zbudowanie go tak, żeby był bezpiecznym, czyli jak ja jeździłem okratowanym, no pewnie nie jest to tani sport, natomiast no frajda niesamowita. Czy dzisiaj również będziemy mieli okazję zobaczyć pana w roli pilota? Nie, wolałbym dzisiaj już nie wsiadać. Rozmawiałem tu z wieloma ludźmi. Następnym razem siądę jako kierowca. No ale pewnie zanim mnie państwo nagracie, to ja gdzieś poćwiczę. Trzymamy za pana kciuki. Dziękujemy bardzo.